Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest moje EDC. Cykl programów, w których przedstawiam wam rzeczy, które mam przy sobie codziennie. Dziś nóż Glock 81. Nóż Glock 81. Otwieramy go tak. Pochwa wykonana z polimeru, podobnie jak rękojeść. Tego samego, który jest stosowany przez firmę Glock do wykonywania podzespołów swojej broni, pistoletów. Pochwę możemy na razie odłożyć. 29 cm długości, w tym 16,5 głownia. Mamy tu piłkę w odróżnieniu od modelu 78, który piłki nie posiada. Ostrze Cliff Point. I pokażę wam to, co mi się najbardziej podoba w tym nożu, jego najlepsza funkcja, jaka jest. Otwierasz do butelek. No dobra, jednym słowem mamy kawał noża, taki otwierasz do czołgów. Ale ktoś może powiedzieć, po jaką cholerę ci tyle nogi? Ostatnio mogliście zobaczyć, jak tuningowałem swoją morę, którą też zawsze mam przy sobie. No to po co mi dwa noże? Tak jak Geraldowi z Rivii, że jeden jest na potwory, a drugi jest na ludzi? Coś w tym stylu. Mora służy mi do pracy. W momencie, kiedy gdzieś się zatrzymuję, na jakimś biwaku, chcę rozpalić ognisko, ściągam plecak i wykonuję różne prace i wtedy potrzebny jest mi nóż, wtedy sięgam po morę. Glock mam umieszczony pod plecakiem, tak, że w każdej chwili mogę sięgnąć z tyłu i go wyciągnąć. W miejscach takich opuszczonych, po których się tłuczę, nigdy nie wiem, kogo spotkam. Złodziei, złomiarzy. Wolę mieć nie tyle, że od razu wyciągnąć nóż i kogoś zaatakować, tylko mieć możliwość sięgnięcia po taki właśnie nóż, jeżeli będę musiał się bronić, czy nie wiem, użyć go jako odstraszacza. Dlatego go noszę ze sobą. Poza tym zawsze przydaje mi się otwieracz. Okej. Okay. Teraz sprawdźmy, jak tnie piłka. Skoro mam z czymś porównać ten nóż, a w zasadzie jego piłkę, to wezmę piłę Stanleya. To jest dobra piła. Piła Stanleya tnie tak. Piła w Glocku. No ten film by chyba trwał pół godziny, jakbym miał to dociąć. Jak widzieliście, ta piła jest bardziej elementem designu niż prawdziwą piłą. Nie wiem, może ją jakoś trzeba specjalnie naoszczyć. Chyba się nie znam na tym, albo faktycznie ma to po prostu ładnie wyglądać. Glock wyrabia swoje noże ze stali HRC 55. Jest to stal sprężynowa. Nie do zajechania. Można po tym biegać, skakać, latać, pływać, przejechać czołgiem i nóż dalej będzie w jednym kawałku. Do czego można używać takiego noża, oprócz samoobrony? Wielu ludzi używa go do rzucania. Dość dobrze się do tego nadaje. Czy jest to nóż survivalowy? Zależy, co rozumiemy pod pojęciem noża survivalowego. Jeżeli ktoś co weekend jeździ, buduje 5 milionów szałasów, dom z haciendą, to pewnie są lepsze noże do tego. Ten nóż wykona każdą leśną robotę i dlatego część bushcraftowców, leśnych ludzi, innych łowców mamutów lubi ten nóż, zwłaszcza, że no nie jest zbyt drogi. To wszystko na dziś. Jeśli podobał wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominęły was kolejne. Zapraszam was też do obejrzenia tuningu mory Companion Heavy Duty i filmu, w którym pokazuję, jak zrobiłem nóż z sekatora. Do zobaczenia na szlaku!